Cześć wszystkim, tu Oliwia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem porozmawiamy sobie o 10 największych modowych hitach tego lata. Zaczynajmy. Pierwszym hitem, trendem, który zdecydowanie przyjął się w tym sezonie, są t-shirty z napisami, z różnymi logotypami, ale ja mam tutaj na myśli 4 konkretne. Pierwszym t-shirtem jest t-shirt z logo Levi'sa, bądź jak kto woli Levi'sa. I faktycznie na ten t-shirt jest po prostu teraz ogromny szał. Przyznam Wam szczerze, że chciałam nawet sobie taki zakupić, ale nie skłamię tutaj, że jednego dnia w galerii handlowej widziałam 8 osób w tym samym t-shircie, z tym samym logo Levi'sa i w tym momencie stwierdziłam, że nie, już po prostu za dużo tych t-shirtów mnie otacza i go nie kupuję, bo ja właśnie mam coś takiego, że jak już czegoś jest za dużo, to wręcz mnie to zniechęca do zakupu danej rzeczy. Więc tak, t-shirt Levi'sa numer 1. On genialnie wygląda w połączeniu ze zwykłymi jeansami, ze sportowymi butami bądź jakimiś wygodnymi półbutami na co dzień i z listonoszką bądź plecaczkiem. Po prostu połączenie klasyczne, mega. Drugi t-shirt to t-shirt z logo Guessa. Biały t-shirt występujący najczęściej w takiej wersji kolorystycznej. Dokładnie wiecie, o co mi chodzi. Odwrócony czerwony trójkąt, napis Guess. Wydaje mi się, że taki szał na ten t-shirt zaczął się od tej słynnej kampanii, w której wzięły udział influencerki, między innymi nasza Me Fashion. I właśnie wtedy dziewczyny rzuciły się po prostu na ten t-shirt i został on wykupiony w mgnieniu oka, właśnie te najmniejsze rozmiary. Ale tutaj taka ciekawostka. Ten t-shirt pochodzi z męskiej kolekcji Guessa. Nie występuje w damskiej wersji, więc właśnie to jest taka śmieszna sprawa. I dziewczyny, którym faktycznie w jakiś sposób ten t-shirt pasuje, bo widać to na zdjęciach, to albo zmniejszały go, albo po prostu jakoś tam tak wystylizowały, że on nie wygląda na taki gigantyczny. T-shirt z logo Tommy'ego Hilfigera również był dość często wkomponowywany w stylizację przez dziewczyny. Wydaje mi się, że nie z aż tak dużą częstotliwością jak te dwa poprzednie, ale był zdecydowanie. I tutaj pewnie to też było troszkę ze sprawą Gigi, która miała okazję tworzyć właśnie kolekcję taką w marynarskim stylu dla Tommy'ego Hilfigera i ona właśnie w ostatnim czasie dość często pojawiała się właśnie z rzeczami z tym logotypem. Ostatnim już z kolei t-shirtem numer 4 jest ten z logo Gucci, widoczny już w zeszłym roku, natomiast w tym sezonie także go widzimy i dodatkowo powiem Wam, że on przepięknie dopełnia takie vintage'owe stylizacje. Będąc w temacie Gucci, wspomnę o kolejnym hicie, trendzie, a jest nim Gucci, po prostu marka Gucci, wszystko co ma znaczek, logo Gucci, wspomniany przeze mnie t-shirt, półbuty oraz mule, które są chyba najczęściej podrabianymi butami w tym sezonie. Naprawdę, gdziekolwiek się teraz nie wejdzie do sklepu, to praktycznie no, większość butów widać, że było wzorowanych na tych kultowych butach Gucci. Dalej mamy zamszowe torebki z logo Gucci na łańcuszku w różnych kolorach. No i na sam koniec przepiękny, klasyczny, czarny, skórzany pasek z wielkim logo Gucci z przodu, który w idealny sposób dopełni takie bardziej eleganckie czy nawet casualowe stylizacje. Kolejnym hitem jest fason bluzek, sukienek, który charakteryzuje właśnie konkretny krój. Mam tutaj na myśli to, że te bluzki są opuszczone na ramionach, mają marszczenia, takie fałdowania na rękawach, zazwyczaj dekolt w serek, są zakładane i dodatkowo wiązane. Wiele takich bluzek występowało chociażby w ofercie Zary czy Stradivariusa. Po prostu jest na nie kompletny szał i jeśli mieliście okazję widzieć mój ostatni haul zakupowy, to ja właśnie pokazywałam Wam tam tą oliwkową bluzkę z New Looka, dokładnie. Ładnie o takim kroju mówię. Przepięknie te bluzki podkreślają talię, ale faktycznie muszą uważać na nie te osoby, które mają po prostu szersze ramiona w stosunku do bioder. Dalej mamy wszelkie retro okulary. Ja może rozpocznę od tych awiatorów z różowymi czy żółtymi szkłami. Fajne jest to, że jest obecnie ogromna dostępność właśnie tych retro okularów. One w przepiękny sposób nadają taki retro charakter wszystkich stylizacji. Fajnie jest w ogóle je zestawiać, te okulary, na przykład w momencie, gdy zakładamy okulary z różowymi szkłami, żeby założyć coś czerwonego bądź różowego, bo jeszcze bardziej ta stylizacja będzie podbita adekwatnie właśnie. Żółte okulary, na przykład żółta ramoneska, to będzie czadersko po prostu wyglądać, ale takim modelem okularów, na które teraz, w tym momencie jest największy szał, to są okulary z takimi grubymi, białymi, czy tam czerwonymi, nawet plastikowymi oprawkami, takie wiecie, podłużne. One mają różne kolory szkieł, czarne, niebieskie, nawet jakieś tam właśnie żółte czy różowe. I chciałabym Wam tutaj wspomnieć o sklepie,
On się chyba nazywa The Blog Shop. Ja go znalazłam jakiś czas temu na Instagramie i oni właśnie mają w ofercie fajne takie retro okulary, które podbijają, naprawdę podbijają w genialny sposób stylizację. Teraz pora na hit, już stricte kojarzący się z tym wakacyjno-letnim klimatem. Mówię tutaj o torebkach koszach, ale chciałabym przywołać jeden konkretny model ze sklepu Kult Gaia, chyba tak to się czyta. Mowa o torebce koszu w kształcie półkola, wykonanej z bambusów i zakochały się w niej celebrytki, influencerki. Możecie ją nawet kojarzyć ze stylizacji Jessiki Mercedes. Ta torebka po prostu jest przepiękna, taka inna, unikatowa i no, zdecydowanie będzie się wyróżniać. Czapki typu Fiddler Cup, bądź jak to woli busmanki, czy też czapki w stylu marynarskim, nawet kojarzę, że kiedyś chyba miałam podobną. Te czapki to będzie, mówię Wam, petarda, zwłaszcza w tym sezonie jesienno-zimowym 2017-2018 będzie na nie totalny szał. Zaczął się on już teraz, można tak powiedzieć, na Instagramie mnóstwo zdjęć, stylizacji z tą czapką w roli głównej, na YouTubie filmy, no po prostu szał. Najfajniejsze jest to, że możecie już teraz znaleźć mnóstwo świetnych zamienników tej oryginalnej czapki marki Braxton i ta oryginalna jest m.in. dostępna na Zalando, ale nie wiem, czy naszym polskim, chyba nie. Znajdziecie je podobne w Stradivariusie czy właśnie w Zarze. Skoro mówimy o letnich hitach, to nie mogłabym nie wspomnieć o strojach jednoczęściowych. Ja o nich się już nagadałam w filmiku o strojach na lato 2017, więc jeśli chcecie coś więcej posłać na ten temat, to po prostu tam zajrzyjcie. Ale przede wszystkim stroje jednoczęściowe, na maksa powycinane w stonowanych kolorach. Akurat jeśli chodzi o klimat kolejnego hitu, to myślę, że idealnie się w niego wpisuje moja dzisiejsza stylizacja, bo mam na sobie ażurową bluzkę i o tym właśnie chcę Wam teraz powiedzieć. Ażurowe rzeczy, rzeczy z siateczką, ogólnie mnóstwo przeźroczystości, czy właśnie kabaretki, ale teraz w wakacyjnym okresie najczęściej występujące w postaci takich krótkich skarpetek do jakichś zabudowanych butów. Myślę, że dość ciekawie to wygląda. Dodatkiem, który szczególnie zyskał na popularności w tym wakacyjnym sezonie, jest bandana czy też apaszka. Ogólnie jakieś, wiecie, takie chusty, ale nie gigantyczne, tylko właśnie takie, które możemy zawiązać na szyi. I tutaj właśnie chcę Wam powiedzieć, że te bandany, te apaszki można używać do urozmaicania stylizacji w najróżniejszy sposób, wiążąc je właśnie na szyi na milion różnych sposobów, wiążąc je przy spodniach, wplatając jakoś we włosy, zakładając na głowę czy przy torebce. Po prostu jest to taki dodatek, który możecie faktycznie wkomponować w taki sposób, że urozmaici Wam nawet taką właśnie najprostszą stylizację i będzie, wiecie, takim punkcikiem kulminacyjnym. Moi drodzy, nadszedł czas na ostatni hit tego wakacyjnego sezonu i myślę tutaj o spodniach z prostymi bądź delikatnie poszerzonymi nogawkami, mającymi zakończenie niechlujne, takie postrzępione bądź w postaci frenzli, zwykłych bądź takich jeszcze pozwijanych. Dodatkowo te spodnie często występują w wersji z dziurami oraz z wysokim stanem. I w tym momencie chciałabym przywołać komentarz, który pojawił się pod jednym z moich filmów o trendach na ten sezon wiosenno-letni i ten komentarz, pamiętam, że był dość popularny, mówił o tym, że Boże, wracamy do średniowiecza, znowu będą modne dzwony, kto to w ogóle będzie nosił? Słuchajcie, te spodnie naprawdę, zwłaszcza w tym sezonie, zdobyły na popularności, no jest maksymalny wzrost noszenia po prostu tego typu spodni, ale wydaje mi się, że jest to między innymi spowodowane tym, że również w tym sezonie na topie jest mnóstwo vintage'owych dodatków, a te spodnie są głęboko osadzone w takim vintage'owym stylu i jedno z drugim po prostu świetnie ze sobą współgra. Wydaje mi się, że jest to właśnie jedna z takich przyczyn, dlaczego te spodnie stają się coraz bardziej popularne. No ale nic, słuchajcie, od wielu, wielu lat mieliśmy, wiecie, tylko rurki, wszyscy chodzili tylko i wyłącznie w rurkach, ewentualnie gdzieś tam w którymś sezonie się pojawiły właśnie kuloty, czyli takie na maksa szerokie spodnie, ale wracają spodnie poszerzane, wracają spodnie z prostymi nogawkami. Myślę, że to będzie fajna odmiana na ten jesienno-zimowy sezon. No i Wy koniecznie napiszcie w komentarzach, czy będziecie chodzić w takich spodniach, jestem bardzo ciekawa, ponieważ faktycznie do tej pory byliśmy na maksa przyzwyczajeni do rurek, a teraz w sklepach będzie się pojawiało właśnie również mnóstwo tego typu spodni.
To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapkach w górę. Wszystkie zainteresowane osoby też zachęcam do subskrypcji i piszcie w komentarzach, które hity do Was przemawiają, które kompletnie nie i może wpadliście jeszcze na jakiś, o którym zapomniałam, to też dajcie znać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Wpadajcie na mojego Instagrama i Snapa. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.